Dzień dobry Państwu serdecznie. Nadajemy oczywiście z kawiarni Agere Contra. Mówię nadajemy, ponieważ jesteśmy online za pośrednictwem YouTube'a na kanale Wojciecha Sumlińskiego, ale fizycznie na Chłodnej 2/18 w kawiarni Agere Contra, gdzie mamy przyjemność gościć wyjątkowego człowieka, człowieka, który jest redaktorem, reporterem śledczym, dziennikarzem, a także reżyserem i autorem wielu książek, Wojciecha Sumlińskiego, którego zapraszam, żeby przywitać brawami. Drodzy Państwo, to nasze dzisiejsze spotkanie jest związane oczywiście z historią pana Sławomira Petelickiego, generała, o której dzisiaj będziemy mówić, ale na samym początku od razu chciałem Państwu powiedzieć, że wystartowały zapisy na nasze kolejne 3 już spotkania. Pierwsze, które odbędzie się 24 marca, oczywiście też w kawiarni Agere Contra, czy to już Nasza wojna, które jest właściwie połączeniem książki, którą napisał Wojciech razem z Tomaszem Budzyńskim, nie w nawiasie Nasza wojna, jako dopełnienie, czy jako dalsza część rozwinięcia, ponieważ wiemy, że już minął ponad rok, a 24 marca już będzie rok i miesiąc od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i będziemy rozmawiali o tym, co tak naprawdę już się spełniło z książki, którą Wojciech razem z Tomaszem wtedy już napisali. Jak niestety te działania, chyba jeden z najgorszych scenariuszy tak naprawdę na naszych oczach ma miejsce. Ale też o tym, co się może wydarzyć dalej i jakie są konsekwencje dla nas. W związku z tym pytanie brzmi, czy to już jest nasza wojna? I to spotkanie będzie 24 marca. Kolejne spotkanie, 4 kwietnia, to spotkanie bardzo wyjątkowe z tego powodu, bo będziemy mówili chyba pierwszy raz, a przynajmniej na pewno tutaj, o najbardziej pozytywnych aspektach ludzi, których Wojtek miał na swojej drodze okazję poznać. Tych ludzi, którzy popełnili też wiele błędów, czy wielokrotnie poszli stroną, która jest stroną, no jednoznacznie można powiedzieć, tą niepozytywną, a którzy w pewnym momencie swojego życia dokonali pewnej zmiany. Albo tych, którzy szli od początku tą dobrą drogą. O mocy nadziei ludzi, którzy pośród tego niebezpiecznego świata, sił specjalnych, związków specjalnych, działań, które mają miejsce wokół nas, będziemy rozmawiali na tym spotkaniu 4 kwietnia. A dlaczego taki temat? No bo to oczywiście jest temat już związany z najważniejszym świętem, które lada chwila będzie później, czyli świętem Wielkiej Nocy. Dla każdej osoby wierzącej to święto nadziei. I chcemy też pokazać Państwu historię osób, które tą nadzieję potrafią tchnąć w nasze serca, którzy żyją wokół nas. 21 kwietnia, drodzy Państwo, ponieważ w kwietniu będziemy mieli 2 spotkania. Będzie spotkanie dotyczące książki oficer oczywiście Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, ABW, który był szefem delegatury w Lublinie, który, jak się Państwo domyślają, jest właśnie związany z książką Oficer, ale będziemy mówili o sprawach, które są w książce, a które będziemy tutaj też rozwijali. Na te 3 spotkania, drodzy Państwo, już wystartowały zapisy i z tego, co patrzyłem, to na każde już mamy po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób zapisanych. Więc jeśli ktoś z Państwa chce wziąć udział, a jak widzicie Państwo, musieliśmy dostarczać tutaj dodatkowe krzesełka, żebyście Państwo się zmieścili. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zapisanie na nasze wydarzenie, bo to pozwala nam uprzedzić tutaj nasze techniczne aspekty w postaci naszego spotkania. Drodzy Państwo, to tyle z takich ogłoszeń technicznych, ponieważ przechodzimy do spotkania. Spotkania związanego właśnie z książką Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego, które po raz kolejny miałem okazję akurat teraz nie przeczytać, bo wysłuchać w interpretacji Jerzego Zelnika, które również możecie Państwo zakupić przez stronę, która jest link w opisie, albo na przykład dzisiaj podczas naszego spotkania. Będziemy rozmawiali, drodzy Państwo, na temat generała, który w oczach wielu Polaków, myślę, że w oczach, można powiedzieć, nas, pewnie tu też zebranych, był prezentowany, czy prezentował się jako osoba, która
No była kimś naprawdę takim bardzo pozytywnym. Bardzo pozytywnym bohaterem, który, jak wiemy oficjalnie, był twórcą jednostki Grom. Osoby związane z tą jednostką były zapatrzone w generała i bardzo, bardzo pozytywnie się o nim wypowiadały. I pan generał, oprócz jego wielu związków i jego przeszłości, zmarł. Jak zmarł? Co się wydarzyło? O tym będzie nasze dzisiejsze spotkanie. Ponieważ z tej książki i oraz ze śledztwa przeprowadzonego przez Wojciecha wynika jednoznacznie, że ta oficjalna wersja niekoniecznie pokrywa się z historią, która ma miejsce w faktach. I od tego w ogóle chcę zacząć, ponieważ historia tej książki jest związana z tym, że odwiedziła was, czy spotkaliście się z żoną pana generała Petelickiego. I zanim jednak przejdziemy do tej książki, to chciałbym, żebyś, Wojtku, kilka zdań powiedział na temat tego spotkania, jak ono w ogóle przebiegało i skąd się w ogóle wziął pomysł dalej do napisania tej książki. Przede wszystkim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję Państwu za to, że po raz kolejny możemy się spotkać tutaj w kawiarni Jagera Kontra. Tak liczna Państwa obecność jest dla mnie niezwykłym darem. I przepraszam za ten wstęp, ale naprawdę na tej drodze dziennikarza śledczego, gdzie ona dostarcza bardzo wielu trudnych chwil. No, generalnie dziennikarstwo śledcze to jest czas, w którym realizowane są piękne marzenia, ale też przytrafiają się okropne koszmary i Państwa obecność tutaj, za każdym razem tak liczna, jest dla mnie bardzo ważna. I za to z całego serca Państwu dziękuję. Dziękuję także gospodarzom, Tomkowi, Wojtkowi, że udostępniają to wspaniałe miejsce na te spotkania z Państwem. Myślę, że już niedługo w kolejnych spotkaniach będzie mógł tutaj także brać udział ze mną mój kolega, który, jak Państwo wiecie, przeżył największą tragedię, jaką może tylko przeżyć człowiek, bo nie wyobrażam sobie większej, ale no cóż, życie idzie dalej i myślę, że już niedługo Tomek będzie tutaj z nami i przynajmniej na niektórych spotkaniach będzie brał udział, bo mimo tych strasznych chwil jeszcze jest coś do opowiedzenia, coś do przekazania. Proszę Państwa, historia tej książki jest rzeczywiście historią niezwykłą. Ona się zaczęła na wiele lat przed napisaniem, dlatego że już w 2012 roku skontaktowała się ze mną Agnieszka Petelicka. Spotkaliśmy się na Pradze Fundacji Żołnierzy Jednostki Grom, gdzie mówiła o tym, że chciałaby, abyśmy razem z Tomkiem, wtedy jeszcze mówiła do mnie, bo Tomek dopiero zaczął się jakby pojawiać w moim życiu na powrót po tej długiej przerwie, napisali książkę, zbadali różne aspekty życia męża, odnośnie których żona nie była pewna, jakie były faktycznie, gdzie leżała prawda. To było pierwsze nasze spotkanie, ale później Agnieszka Petelicka mówiła, że jednak nie chce tej książki. Ponieważ ona była jakby inspiratorką, by ta książka powstała, więc posłuchaliśmy tego. Ale później wróciła, po kilku latach. Była podobna historia, w której poprosiła, abyśmy pisali książkę, a potem znowu zaniechali. Doszło do trzeciego spotkania na ulicy Czerniakowskiej w siedzibie żołnierzy, byłych żołnierzy jednostki Grom, spotkanie opłatkowe, gdzie Agnieszka Petelicka po raz kolejny jakby mówiła, że tym razem to już naprawdę prosi, przełamała się. My poprosiliśmy z Tomkiem wtedy tylko jedno, by jeżeli to jest rzeczywiście taka decyzja ostateczna, no to my już pójdziemy dalej i że jeżeli na pewnym etapie będzie chciała to zatrzymać, no to poszły konie po betonie, by jeżeli rzeczywiście jest to prośba, a dla nas historia wydawała się niezwykle ciekawa, choć nie wiedzieliśmy o niej wtedy wszystkiego, że jeżeli gdzieś na tym etapie będzie chciała się zatrzymać, no to my już się nie zatrzymamy, że jeżeli to jest ten moment decyzji, to dobrze, natomiast jeżeli jeszcze nie, no to niech ktoś jeszcze przemyśli, bo dojdziemy do końca bez względu na to, jaki będzie ten koniec, jaka będzie ta prawda, bo prawda to zawsze prawda. I tak się to zaczęło. Później Agnieszka Petelicka wciąż miała jeszcze pewnego rodzaju takie wahania, ale no poszły konie po betonie, tak?
No i doszliśmy do historii, których przed nami, nie mówię po to, by się kreować, tylko tak jest naprawdę. Przed nami nie odkrył nikt, bo w zasadzie wszystko, co w tej książce jest, 90%, to w tej książce miało swoją pionierską odsłonę. Nikt nie pokazał, nikt nie dotknął, kiedy Tomasz wertował archiwa tajne, czy do niedawna tajne, to okazywało się, że był pierwszą osobą, która tam w ogóle zaglądała. Nikt wcześniej nie sięgnął do tych materiałów, a do wielu innych nikt nie miał możliwości, by sięgnąć, bo kiedy jako już zaangażowani w tę sprawę poprosiliśmy prokuraturę, by udostępniła nam akta sprawy, zamkniętej przecież, to najpierw bardzo długo czekaliśmy na odpowiedź z prokuratury okręgowej przy ulicy Chocimskiej w Warszawie, a później dostaliśmy kilkadziesiąt stron, które wyglądają mniej więcej tak. Opis broni generała Petelickiego, pusta stronica. Opis stanu miejsca, gdzie zginął generał Sławomir Petelicki, pusta stronica. Biel, bielsza niż biel, można powiedzieć. Myśleliśmy, że to żart, ale dokładnie takie dokumenty uzyskaliśmy. Dokumenty, które miały tylko tytuł i nie zawierały kompletnie nic. A potem wielostronicowe wyjaśnienie, że w oparciu o takie i takie przepisy nie wolno udostępniać takich dokumentów, materiałów i tak dalej, i tak dalej. I być może dziś, do dziś bylibyśmy w stanie pierwotnym, gdyby nie to, że pomógł nam jeden człowiek, o którym nie wcześniej, nie do końca mogłem mówić, który był moim adwokatem w sprawie marszałkowej, a który, przesłuchując Bronisława Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim, na tyle zapadł w pamięć Antoniemu Macierewiczowi, że gdy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to zaproponował mojemu adwokatowi, Waldkowi Puławskiemu, by został wiceministrem obrony narodowej, a jako prokurator został, naczelnym prokuratorem wojskowym, nie wiceministrem obrony narodowej, naczelnym prokuratorem wojskowym, a jako prokurator podlegał też Zbigniewowi Ziobro, czyli miał jak gdyby dwóch szefów, Macierewicza i Ziobrę. Ale ponieważ był prokuratorem, naczelnym prokuratorem wojskowym i zastępcą prokuratora generalnego, czyli Zbigniewa Ziobro, pomógł nam, tak? Nie będę tutaj oczywiście odsłaniał wszystkich kulisów tej pomocy. Dość stwierdzić, że w tej książce zawarliśmy kilkadziesiąt stron materiałów ze śledztwa dotyczącego śmierci generała Petelickiego, materiałów, których prokuratura nie udostępniła nikomu, nikomu. Mając tylko takie możliwości, jakie mieliśmy, dotarliśmy do tych dokumentów, zamieściliśmy je, cytując jeden do jednego w książce na kilkudziesięciu stronach i możecie Państwo sami wyrobić sobie opinię, ci, którzy przeczytają bądź odsłuchają audiobook Jurka Zelnika, wydanie Jurka Zelnika, do jak szokujących rzeczy doszło. Nie dziwię się, że prokuratura zrobiła wszystko, by opinia publiczna nie poznała tych dokumentów, bo są to dokumenty rzeczywiście wstrząsające, pokazujące, jak absurdalne, tragiczne rzeczy dzieją się w naszym kraju, jak zamiatane są pod dywan, jak kreowana jest wirtualna rzeczywistość. Proszę Państwa, rozmyślając o tym spotkaniu, nasunęła mi się taka refleksja, że w kontekście historii życia i śmierci generała Sławomira Petelickiego są jak gdyby dwa aspekty. Pierwszy to, jak bardzo różni się rzeczywistość wirtualna, której jesteście Państwo poddawani, od rzeczywistości prawdziwej. To mniej więcej przypomina wojnę na Ukrainie, gdzie kiedy z obowiązku, wyłącznie z obowiązku, oglądam różne przekaźniki telewizyjne, patrząc, jak to jest Państwu serwowane, podawane, a później jeżdżę, rozmawiam z żołnierzami, którzy mi ufają w różnych miejscach po Polsce i kiedy słyszę, jak wygląda ta rzeczywistość z ich strony, to tak jak dzień i noc, tak jak czerń i biel, zupełnie dwie różne, całkowicie wykluczające się rzeczywistości, gdzie z jednej strony miliony spośród Państwa poddawane są totalnej propagandzie i praniu mózgu, a z drugiej strony ludzie, którzy znają się na rzeczy, ludzie ze służb specjalnych, ale także z armii,
pokazują to, mówią o tym zupełnie inaczej. Z jednej strony hurla optymizm i pełnia bezpieczeństwa, a z drugiej strony nieomal bezradność i przerażenie, że rzeczywiście jesteśmy w strefie zgniotu, ale będziemy o tym mówić podczas następnego spotkania. Kiedy myślę o tej rzeczywistości, jakże odmiennej, 24 marca, tej telewizyjnej i tej prawdziwej, to dokładnie tak samo wyglądało to, kiedy odkrywaliśmy prawdziwą historię generała Sławomira Petelickiego. Proszę Państwa, wszyscy żyjemy, jesteśmy poddawani PR-owi. Pranie mózgu to jest coś, co wymyślili Chińczycy, kiedy aresztowali w czasie wojny koreańskiej łódź USS Pueblo, poddali tych żołnierzy, którzy byli bardzo ideowi, bo wtedy na tę wojnę wysyłali Amerykanie rzeczywiście ideowych żołnierzy. I później, kiedy doszło do wymiany jeńców, zobaczyli, że ci ludzie myślą kompletnie inaczej. Przewrócono im myślenie. Amerykanie zrobili drogę wstecz, amerykańscy psycholodzy i psychiatrzy, i zobaczyli coś, co później nazwali praniem mózgu. A była to metoda, którą można najkrócej określić od rzemyczka do koziczka, czyli stopa w drzwiach, czyli gotowanie żaby, te wszystkie terminy, które Państwo znacie. Czyli robienie czegoś bardzo powoli, ale systematycznie przez bardzo długi czas. W przypadku tych żołnierzy wyglądało to tak. Napiszcie swój życiorys, pisali, za dodatkową miskę ryżu. Napiszcie, co wam się w Stanach Zjednoczonych nie podoba, bo przecież nie ma państw idealnych. Napisali za dodatkową miskę ryżu. I tak dalej, i tak dalej. Przekraczali barierę po barierze, aż w końcu, sami nie zorientowawszy się w którym momencie, przekroczyli tą cienką, czerwoną linię, za którą jest już tylko zdrada. To się działo na zasadzie właśnie takiego bardzo powolnego działania. Amerykanie później odkryli to, robiąc drogę wstecz, nazwali to praniem mózgu. Proszę Państwa, wszyscy jesteśmy dziś poddawani takiemu praniu mózgu przez media. Trzeba mieć naprawdę dużo woli i dużo wiedzy i dużo czasu, żeby się temu oprzeć. Robię ten przydługi wstęp, by opowiedzieć Państwu, że historia Sławomira Petelickiego, tę, którą my, zaczynając naszą drogę, rozpoczynaliśmy i zaczęliśmy badać, była historią przez pranie mózgu albo historią PR-u. Bo dzisiaj przy pomocy tak zwanego PR-u można wykreować wszystko. Z nikogo zrobić kogoś, a z kogoś zrobić nikogo. Jest kwestia tylko środków, siły nacisku i czasu. Proszę Państwa, to jest jeden aspekt, czyli historia, i tak dlatego ta historia wydaje mi się tak bardzo ważna, żeby opowiedzieć na jej przykładzie, jak bardzo rzeczywistość wirtualna różni się od tej prawdziwej. Ale jest i drugi aspekt. Aspekt, który w dobie Wielkiego Postu wydaje mi się szalenie ważny, bo kiedy poznawałem niesamowity moment nawrócenia Sławomira Petelickiego, to zrozumiałem wtedy coś, co zrozumiałem po raz pierwszy bardzo dawno temu, kiedy byłem młodym chłopakiem i jak wszyscy z Państwa zapewne chodziłem na mszę świętej, słyszałem historię nawróconego na Łotra. Nie pamiętam, który to był moment, kiedy do mnie po raz pierwszy dotarła moc tej historii, ale byłem już na pewno dorastającym człowiekiem. Historii, która jak chyba żadna inna w sposób niezwykle mocny i piękny pokazuje nam, że nie ma takiego momentu w naszym życiu, w którym nie moglibyśmy tego życia zmienić. Dopóki żyjemy, możemy coś z tym życiem zrobić, nawet na moment przed śmiercią. To nam pokazuje historia nawróconego Łotra. I ja w ten właśnie sposób patrzyłem na historię generała Sławomira Petelickiego jako nawróconego Łotra. Człowieka, który popełnił wiele błędów, wiele razy upadał, ale w pewnym momencie zrozumiał to, przeszedł niezwykłą, niesamowitą metamorfozę, w której tkwi jakaś tajemnica, stał się zupełnie innym człowiekiem i wszystko na to wskazuje, że zapłacił za to najwyższą cenę. Przechodząc od ogółu do szczegółu, kiedy Państwo, zakładam, że większość z Państwa, którzy nie znają tej książki, pamięta Sławomira Petelickiego przede wszystkim jako twórcę jednostki GROM, twardego żołnierza, mocnego, który na koniec, po roku 2010, wypowiadał się bardzo mocno Donaldzie Tusku, Platformie Obywatelskiej, ujawniał różne tajemnice tych ludzi, a niedługo potem zginął w tajemniczych okolicznościach.
Na pewno wielu spośród Państwa mniej więcej do tego sprowadza życie Sławomira Petelickiego. Jako do żołnierza, który opowiadał o swojej spuściznej tożsamości dotykającej żołnierzy Armii Krajowej, że stamtąd się wywodził, że tam był jego ojciec, że był taką nową falą razem z generałem Czempińskim, w przeciwieństwie do tych dawnych, którzy służyli w SB, że oni byli nastawieni na takie właśnie proamerykańskie działania i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, tak to wyglądało i tak to tkwi w głowach milionów Polaków, tych, którzy jeszcze pamiętają generała Petelickiego. Jak było naprawdę? Proszę Państwa, przedzierając się przez dokumenty tajne albo tajne do niedawna, do których przed Tomkiem Budzyńskim, bo to głównie on robił gigantyczną pracę archiwalną, nie dotarł nikt, odkryliśmy historię niesamowitą. Otóż, oczywiście nie opowiem Państwu 300 stron, bo ma być też czas na pytania, ale na tyle, na ile będę mógł pewne kluczowe punkty zaznaczyć. Od razu poproszę o wybaczenie. Nie wszystkie nazwiska pamiętam, są zawarte w książce. W roku 2016 powstawała książka. Wiele się wydarzyło od tamtego momentu, ale tam, gdzie nie będę pamiętał, no to będę odsyłał Państwa do książki, bo tam są wszystkie nazwiska oczywiście podane. Więc poczynając od samego początku, zastanawiałem się, gdzie jest ten początek, a więc chyba od ojca generała Petelickiego, na którego bardzo często się powoływał, mówiąc właśnie o tej spuściźnie jego ojca, żołnierza Armii Krajowej i tak dalej, i tak dalej. Otóż jeżeli ojciec generała Petelickiego miał cokolwiek wspólnego z Armią Krajową, to miał wspólne to, że zwalczał Armię Krajową. Został zrzucony tutaj na teren Polski przez Sowietów w takiej specjalnej brygadzie utworzonej przez Związek Radziecki, brygadzie o kryptonimie Grunwald, której zadaniem było mordowanie i rozszyfrowywanie wszystkiego, co tylko da się rozszyfrować w odniesieniu do żołnierzy Armii Krajowej w okupowanej przez Niemców Polsce. A więc ta brygada Grunwald była grupą nastawioną na niszczenie żołnierzy Armii Krajowej. I ojciec generała Petelickiego pełnił tam czołową rolę. Był jednym z przywódców tej brygady. Miał kilku towarzyszy w swoim dziele zniszczenia, którzy byli później ważni dla losów generała Petelickiego. Stefan Szymański, człowiek, który wsławił się jako morderca wielu żołnierzy Armii Krajowej, a który później w Polsce Ludowej robił karierę i był promotorem Sławomira Petelickiego. Czy też Mirosław Pietrzak, inny promotor generała Petelickiego, człowiek, który już w wieku 27 lat został komendantem wojewódzkim milicji w Warszawie, a później komendantem głównym w ogóle milicji, był prawą ręką Gomułki, a czym sobie zasłużył na takie zaszczyty? Między innymi tym, że w czasie II wojny światowej bestialsko mordował bez skrupułów żołnierzy Armii Krajowej, między innymi z brygady Bartka, gdzie 140 żołnierzy wzięto do niewoli. Kierował tym właśnie Pietrzak, Mirosław Pietrzak, których to żołnierzy zamknięto w stodole, obrzucono granatami, a następnie żywcem spalono. I za takie właśnie zasługi ten człowiek później został w wieku 27 lat komendantem wojewódzkim policji, milicji w Warszawie, a później komendantem głównym. Podobnie zresztą jak jego kolega wspomniany wcześniej, Stefan Szymański, inny promotor generała Petelickiego, był, skończył w stopniu generalskim. Sławomir Petelicki urodził się w 1946 roku, a więc nie miał nic wspólnego z tymi wydarzeniami, ale jako młody chłopak doświadczał tego, czego mało kto doświadczał w tamtej Polsce. Jeżeli można powiedzieć, że ktoś wtedy doświadczał luksusów, to właśnie tacy ludzie jak mały Sławek Petelicki, czy jak młody Sławomir Petelicki. Mieszkał w luksusowym mieszkaniu przy Łazienkach Królewskich, tam gdzie mieszkała nomenklatura komunistyczna. W zasadzie wszystkie ścieżki miał rozpostarte bardzo szeroko. Kiedy na przykład w roku 1963
ukończył liceum ogólnokształcące i zdawał na Wydział Prawa, nie dostał się, ale wystarczył jeden telefon jego promotora, właśnie Szymańskiego, i oczywiście rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Turski, natychmiast został postawiony do pionu i to, że nie zdał egzaminów, Petelicki nie miał żadnego znaczenia. Został przyjęty na Wydział Prawa. Później, jak wskazują dokumenty, do których dotarliśmy, które zamieszczamy, rok po roku był przepychany, będąc fatalnym studentem, ale był, jak to się mówi potocznie, ciągnięty za uszy, by z roku na rok przechodzić przez kolejne szczeble. Ukończył te studia, no bo mając takich promotorów, nie mógł ich ukończyć. I podobnie jak jego ojciec, zamarzył, by służyć w wywiadzie. Miał jeden problem. Nie miał kompletnie, ale to kompletnie talentu do języków. Mimo że miał prywatne lekcje, mimo że poświęcano temu bardzo wiele uwagi, nigdy nie nauczył się dobrze języka angielskiego. Mimo to został przyjęty w 1969 roku do wywiadu i mimo że jego znajomość języka była bardzo słaba, przez kilka lat uczył się w zasadzie tylko tego, biorąc pieniądze w zasadzie za nic, za to, że się uczył angielskiego, bo od razu był kierowany na placówkę dyplomatyczną, można powiedzieć, to była taka nobilitacja do Stanów Zjednoczonych. Pojechał do tych Stanów Zjednoczonych, nie znając angielskiego, bo nigdy się go nie nauczył. Co dla oficera, który ma zajmować się, dla młodego porucznika, który ma zajmować się werbunkiem, było rzeczą absolutnie niedopuszczalną. Sławomir Petelicki spędził w Stanach Zjednoczonych kilka lat. Jego przełożeni wysyłali monity. Oczywiście mówię to Państwu, co mówię, bardzo, bardzo, bardzo skrótowo, bo w książce pokazujemy wszystkie detale i szczegóły. Wysyłali monit za monitem, że pożytku z tego oficera nie ma żadnego, absolutnie żadnego. Że z taką znajomością angielskiego i z antytalentem do pracy operacyjnej jest kompletnie nieużyteczny. Pisał o tym m.in. Dionizy Gliński, który odpowiadał wtedy za rezydenturę polskiego wywiadu. To, co Państwo, może jesteście tutaj Państwo, są też Państwo, którzy mają orientację, co na przykład opowiadał, jak kreowano wizerunek generała Petelickiego, generała Czempińskiego, jacy to byli herosi, jak oni robili gigantyczną robotę dla wywiadu PRL w Ameryce. Proszę Państwa, w największym telegraficznym skrócie, by pokazać sposób działania, to jest jedna z tysiąca historii, które opowiadamy w tej książce, jedna z notatek operacyjnych, która mówi o tym, że w zasadzie nie mają żadnego sprzętu, a jedyny magnetofon, który mają do nagrywania, jest zbyt duży, żeby nadawał się do pracy operacyjnej. Notatka z 1973 roku. Takimi argumentami dysponował polski wywiad, przeciwstawiając się najpotężniejszej armii kontrwywiadowczej, jaką dysponowała Ameryka. Byli całkowicie bez szans. Nie mówiąc już także o tym, że byli całkowicie pozbawieni profesjonalizmu, na co wskazywały kolejne raporty, ale każdy z tych raportów był ucinany w zarodku. Krycie na samej górze było tak wielkie, zarówno Czempińskiego, który także pochodził z podobnej rodziny jak Petelicki, nomenklatury komunistycznej, było tak wielkie, że oni, nie robiąc de facto nic, a przynajmniej nic skutecznie, siedzieli w Stanach Zjednoczonych przez kilka lat. Dlaczego? Bo to było bardzo opłacalne. Przeciętny Polak zarabiał wtedy kilkanaście dolarów, a tam pensje były wypłacane w ilości w setkach dolarów. To były gigantyczne dysproporcje. Stany Zjednoczone, Amerykanie mieli zresztą bardzo dokładnie rozpracowanego każdego przedstawiciela polskiego wywiadu. Wiedzieli, kto jest prawdziwym dyplomatą, a kto jest sztucznym attaché kulturalnym, tak jak to było w przypadku Petelickiego. Ale w roku 72 Nixon po raz pierwszy przyleciał, amerykański prezydent, do Polski, do PRL. Coś się zaczęło budować. Amerykanie nie chcieli tego robić w taki bardzo ostry sposób. To znaczy demaskować całą tą
bardzo nieudaczną siatkę szpiegowską. Wymyślili na to sposób na okrągło. Przy pomocy amerykańskich pieniędzy wśród Polonii Amerykańskiej została założona taka organizacja o nazwie Wolna Polska, finansowana przez CIA, która, zresztą niedużymi pieniędzmi, bo niepotrzebne były nawet duże pieniądze, która nagłośniła w oparciu o dostarczone materiały, zdemaskowała całą siatkę szpiegowską szpiegów polskich w Stanach Zjednoczonych. Między innymi generała Petelickiego, który w sposób bardzo nieudolny próbował robić, w jakiś sposób znaleźć kontakt do Brzezińskiego, doradcy prezydenta Cartera. Robił to w sposób bardzo nieudolny i kiedy organizacja Wolna Polska, tak naprawdę na pasku amerykańskich służb specjalnych, ujawniła jeden do jednego, kto jest kim tak naprawdę, pokazując te różne nieudolne próby działań wywiadowczych, no nie bardzo było pole na to, by dłużej zostawać w Stanach Zjednoczonych. Wszystko zostało wyłożone na stół jak karty w pasjansie. Generał Petelicki wrócił. W tym momencie już żadne krycie nie pomogło. Wrócił do Polski i zajął się działalnością zwalczającą opozycję. Ja tylko chciałem zapytać, a jak to było w tamtym okresie w Polsce odbierane? No bo to jest blamasz taki na całej linii, wręcz nawet ośmieszające. No w Polsce oczywiście takie rzeczy chowano pod stół. No przecież to był PRL, Polska komunistyczna, nie było wolnych mediów, to nie miało szans przebić się do opinii publicznej. Dzisiaj wszyscy jesteśmy poddawani PR-owi, a wtedy to ten głos, wolny głos był oczywiście duszony na samym starcie, więc opinia publiczna nie miała o tym zielonego pojęcia. Sławomir Petelicki wrócił do Polski i zajął się działalnością zwalczającą opozycję. Został zatrudniony w Wydziale 11 Departamentu I MSW, zwalczającym opozycję, w gronie między innymi takich tuzów, jak wspomniany generał, późniejszy generał Czempiński, czy opiewany przez niektórych dziennikarzy całkiem niedawno jeszcze Piotr Wroński, który podobno przebył nawrócenie. Nikomu nie odmawiam prawa do nawrócenia, bo sam powiedziałem przed chwilą, że nawrócić się można tuż przed śmiercią i historia Łotra nam o tym pięknie mówi. Ale jednakowoż mam pewien dystans do Piotra Wrońskiego, bo kiedy widziałem go w różnych mediach patriotycznych, jak opowiada, na przykład krytykuje Andrzeja Witkowskiego, prokuratora od sprawy księdza Popiełuszki, to pomyślałem sobie, że jest to trochę bezczelne. Człowiek, który wstępuje do służb specjalnych PRL wtedy, kiedy ludzie mający resztki godności występowali z tego wywiadu, śmie krytykować prokuratora, który całe życie służył prawdzie. Ale zostawmy na boku Piotra Wrońskiego. To właśnie tacy ludzie, jak Wroński, Czempiński czy Petelicki, zajmowali się wtedy zwalczaniem opozycji. Ale Petelicki chciał wrócić na Zachód, bo tam były oczywiście dużo większe pieniądze, więc próbował przy pomocy protektorów, przyjaciół ojca wspomnianych, ale także innych, załatwić sobie stanowiska attaché kulturalnego w Londynie, w ambasadzie w Londynie. Oczywiście Brytyjczycy wiedzieli, kim jest Petelicki, skoro wiedzieli to Amerykanie, i odmówili wizy. Co nie udało się w Wielkiej Brytanii, udało się w Szwecji. Generał Petelicki został skierowany na placówkę dyplomatyczną do Szwecji, która wtedy była gorącym terenem, bo polski wywiad przypominał cieknący okręt, zresztą był bardzo słaby, bo tam było zaledwie kilka osób. Natomiast kilka osób, które się zmieniały, bo część przechodziła na drugą stronę. No generalnie to był bardzo trudny czas i Polska miała wtedy bardzo zły PR w Szwecji. Czempiński, mając takie antyzdolności do pracy operacyjnej czy do werbowania, nie miał szansy czegokolwiek tam dokonać. Popadł w bardzo dużą frustrację. Bardzo dużo pił. Między innymi notatki, które trafiały na biurko generała Milewskiego, wskazują jednoznacznie, że szefowie placówki domagali się, by go odwołać, bo będzie z tego bieda. No ale cały czas miał to krycie.
Koniec końców doszło do sytuacji, w której na jednym bankiecie, będąc pijanym, zaczął głośno krzyczeć, że jest polskim szpiegiem. Tego było dość. Rozumiem, że to było w Szwecji, prawda? To było w Szwecji, w Sztokholmie. Tego było dość, nawet dla jego protektorów. Koniec końców Petelicki został odesłany do Polski. To był dla niego generalnie trudny czas, ale był to już zmierzch PRL. I nie wiadomo, co byłoby dalej, gdyby właśnie nie to, że w tamtym czasie doszło do kilku wydarzeń, które zmusiły polskie PRL-owsko, zmusiły, jak gdyby zmotywowały PRL-owskie władze do próby stworzenia takiej jednostki specjalnej, która nie dopuściłaby nigdy więcej do tego, co wydarzyło się w Bernie. A co wydarzyło się w Bernie? Został zajęty polski konsulat przez kilku Polaków. Polacy chcieli, komunistyczne władze chciały tam wysłać polskie grupy, które by odbiły ten konsulat. Szwajcarzy się nie zgodzili, załatwili to sami, ale przy okazji splądrowali ten konsulat, to znaczy zabrali stamtąd wszystkie dokumenty, jakie uznali za przydatne i istotne. I to zmotywowało przedstawicieli władz PRL do tego, by spróbować stworzyć taką jednostkę, która byłaby jednostką specjalną i która w takich sytuacjach mogłaby reagować zawsze w Polsce, ale też w przypadku, jeżeli będzie taka konieczność i zgoda obcego państwa, także na terenie obcego państwa. Chodziło o profesjonalną jednostkę. To był już zmierzch PRL i powierzenie budowy takiej jednostki, tutaj nie jestem pewien, bo nie pamiętam dokładnie nazwiska, ale to był chyba, w każdym razie był to generał, szef 6. Dywizji Pomorskiej, Dywizji Powietrzno-Desantowej, która oczywiście nic nie miała wspólnego z Pomorzem, bo jej siedzibą był Kraków, ale tak się nazywała. Mogę pomylić nazwisko, w książce jest na pewno właściwe. Imię mogę pomylić. Ernest Rozłuborski, generał Ernest Rozłuborski. Tak się składa, że był to Rozłubilski. Bardzo dziękuję. Oj, jaka perfekcja. Bardzo dziękuję. Rozłubilski, tak jest. Bardzo dziękuję za poprawienie. Tak się złożyło, że był to kolejny protektor generała, późniejszego generała Petelickiego. Bo on stworzył cały plan takiej profesjonalnej jednostki. Jak powinna być szkolona, jaką powinna mieć broń, kto do takiej jednostki powinien być przyjmowany. Rozłożył to na atomy, na czynniki pierwsze. Właśnie generał Rozłubilski. I w momencie, kiedy przyszła nowa władza, całość tego materiału, bo był już w takim wieku, że mógł spokojnie odejść na emeryturę, przekazał swojemu protegowanemu, czyli kolejny raz do Sławomira Petelickiego uśmiechnęło się szczęście. Ktoś wykonał za niego całą wielką robotę, przygotował cały materiał, wszystko od A do Z i Sławomir Petelicki dostał to, mógł przedstawić to jako swoją pracę. I tak to przedstawił Krzysztofowi Kozłowskiemu, który był wtedy już w tak zwanej wolnej Polsce szefem MSW. Bardzo mu się spodobał ten pomysł i tak powstała jednostka GROM. I teraz popatrzcie państwo, ile z tej historii wiedzieliście państwo wcześniej, mówię o tych, którzy nie znali tej naszej książki albo nie słyszeli tych, którzy powtarzali po nas. Myślę, że generalnie nawet jak ktoś kojarzy generała Petelickiego, to o tym, o czym opowiedziałem teraz, nie wie nic albo niewiele. A i tak to jest część, bo w książce jest podanych jeszcze dużo więcej faktów. To jest promil promila, ale oczywiście nie jesteśmy w stanie tutaj opowiedzieć całej książki. Nie temu przecież służą te spotkania. Oczywiście w tym momencie następuje bardzo dobry czas, bo to jest to miejsce. Każdy z nas ma do czegoś talent, a do czegoś antytalent. Jeśli chodzi o pracę operacyjną, werbunkową, generał Sławomir Petelicki nie nadawał się do tego kompletnie. Ale w tym momencie następuje czas, który można określić właściwy człowiek na właściwym miejscu.
Kiedy rozmawiałem z żołnierzami GROM, nie spotkałem ani jednego, który by nie powiedział, był wybitnym dowódcą. Był wybitny, był doskonały. To było to miejsce, to jego miejsce. Oczywiście wszyscy pamiętamy 91 rok, Haiti, jak świetnie się tam sprawowała jednostka GROM. Pamiętamy też wiele innych działań tej jednostki, które my opisujemy w naszej książce. To był najlepszy czas w karierze Sławomira Petelickiego. No ale później, w roku 95 przychodzi tak zwana afera Olina, Józefa Oleksego. Petelicki traci swoje stanowisko. Wraca na moment w 97 roku, ale wtedy z kolei dochodzi do konfliktu z Pałubickim. Pamiętacie Państwo tą wypowiedź o tym, że nie będzie jakiś facet w brudnym swetrze, jak to powiedział Petelicki, mówił mu, co jest dobre, co złe, co jest właściwe, co niewłaściwe. I to był koniec już kariery Sławomira Petelickiego w tym miejscu, gdzie czuł się najlepiej i gdzie, jak mówią wszyscy jego podwładni, był doskonały i wybitny. Od tego momentu Sławomir Petelicki znów płynie mętnym nurtem, tylko już nie PRL, bo zawsze płynął z prądem, tylko zupełnie jakby w tej nowej rzeczywistości, powołując się na historię, której nie było. Bo jak wcześniej, kiedy wstępował do wywiadu, pisał o tym, mój ojciec był ateistą, zwalczał podziemie reakcyjne i tak dalej. To pisał w podaniach, kiedy miał być przyjmowany do wywiadu. To oczywiście w roku 89-90 całkowicie wyciął i przedstawiał nowy życiorys. Moja rodzina patriotyczna, żołnierz Armii Krajowej, ojciec i tak dalej, i tak dalej. Rodzina katolicka, a wcześniej, kiedy był przyjmowany do wywiadu, pisał, mój ojciec jest antyklerykalny, ateista. Ja do 12 roku życia wierzyłem, byłem katolikiem, ale zrozumiałem, że Boga nie ma. I tutaj w tej tak zwanej wolnej Polsce przedstawia znowu całkowicie nowy życiorys. Całkowicie, tak jakby tam tego poprzedniego nie było, czyli znowu jest wierzący, znowu jest patriotą, znowu ojciec jest w armii, był w Armii Krajowej i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć taka dwoista historia, tak? Ta jedna na potrzeby kariery w PRL, ta druga na potrzeby kariery w tak zwanej wolnej Polsce. Ja się dopytam, bo właściwie słuchając ciebie i czytając książkę, to może on wtedy właściwie już był takim agentem podziemia po tej dobrej stronie, skoro tak mu nie wychodziło tyle tych działań na jego drodze. Kto wie, można by i tak pomyśleć, gdyby nie to, że tak jak płynął mętnym nurtem w PRL, tak samo płynął mętnym nurtem w III RP. Zadawał się z Łotrami, robił łotrowskie interesy, był człowiekiem, który współpracował z firmami, które albo pracował dla firm, które zakładały wojskowe służby informacyjne. Między innymi był udziałowcem firmy, która dzisiaj jest zupełnie w innych rękach i robi wielkie przedsięwzięcia. Ale mało kto pamięta, że słynna firma Polakła, którą dzisiaj można spotkać na wielu autostradach, to ma korzenie w USI. Tam jednym z udziałowców był mój były informator Olek Lichocki, ostatni szef wojskowych służb wewnętrznych, a także Sławomir Petelicki. I w wielu tego typu przedsięwzięciach brał udział. Bardzo dobrze się miał, zarabiał bardzo dobre pieniądze. Płynął tym mętnym nurtem tych post-PZPR-owców, SLD-owców, związanych później z Platformą Obywatelską i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, nie był człowiekiem, który jak łososie czy pstrągi płynie pod prąd, a dokładnie odwrotnie. Potrafił się zawsze ustawić z wiatrem i tak sobie budować życiorys i karierę, żeby zawsze to było właśnie w duchu tego PR-u, o którym mówię. Nic wspólnego z prawdą, natomiast ten wizerunek, żeby był lansowany. Bankiety, wywiady, telewizje, lans, wielkie pieniądze, wpływy i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak jak Czempiński. Można powiedzieć, historia tych dwóch ludzi jest w jakiejś mierze kalką. I oto dochodzi do takiego kulminacyjnego momentu, którym jest tragedia smoleńska. I w tym momencie zaczynają dziać się rzeczy niezwykłe. Bo to ten sam człowiek, który nigdy nie narażał się władzy, który zawsze płynął z tą władzą, jaka by nie była, komunistyczna, czy później w tej III RP, powiedzmy w cudzysłowie antykomunistyczna,
Jak to było powiedziane w Psach, czasy się zmieniają, a Petelicki był zawsze na wierzchu. Zawsze był gdzieś tam przy tej władzy. I nagle przychodzi rok 2010, dochodzi do tragedii smoleńskiej. Tutaj też warto dodać, bo to też w książce opisujesz, że on wtedy był w bardzo dobrej kondycji finansowej, tak, ponieważ nadal był w Ernst & Young, ten EY współpracował, był konsultantem i te jego działania finansowe były na bardzo wysokim poziomie ciągle. Tak, i z perspektywami na przyszłość. A więc nie był człowiekiem w upadku finansowym czy jakimkolwiek innym. I nagle ten człowiek, który nigdy nie zrobił niczego pod prąd, a przynajmniej niczego, co byśmy znaleźli w materiałach, aktach, wspomnieniach ludzi, bo docieraliśmy także do ludzi, nagle ten człowiek robi rzecz niezwykłą. On jako jeden z pierwszych informuje o tym, że Tusk i reszta tej hołoty rozsyła SMS-y, jaką należy prowadzić narrację dotyczącą Smoleńska. Bardzo ostro krytykuje Tuska, który przecież wtedy jest premierem, bardzo wpływową postacią. Bardzo ostro krytykuje ministra obrony narodowej Klicha, żąda jego dymisji. Podejmuje działanie za działaniem, a przecież był częścią tego układu. Robi bardzo wiele rzeczy i co więcej zaczyna mówić o tym, że w toku twojego życia zebrał bardzo dużo materiałów i że jeżeli spadnie mu włos z głowy, mówi o tym w pewnych kręgach, w kręgach zaufanych, to te materiały ujrzą światło dzienne. To oczywiście jak zwykle skracam, dlatego że to, co Państwu mówię w paru zdaniach, to jest na kilkudziesięciu stronach opartych o różne konkrety. Ale chodzi o to, by pokazać te takie maszty, kluczowe momenty. Jednym słowem dokonuje się jakiś totalny zwrot. Kiedy rozmawiałem z Romkiem Szeremietiewem, kiedy byliśmy z Tomkiem Budzyńskim na rozmowie z Romkiem Szeremietiewem, którego poznałem wiele lat temu, a który przyjaźnił się ze Sławomirem Petelickim, rodzinami się przyjaźnili, to mówił, że doszło do rzeczy, ten zwrot był niesamowity, że to był człowiek, który nagle stał się człowiekiem, który gotów był zaryzykować absolutnie wszystko dla prawdy. Jest w tym jakaś tajemnica. Niedługo przed śmiercią takim ludziom jak Szeremietiew, ale także innym, nie wszystkich można wymienić z nazwiska, mówił o tym, że obawia się o to, że coś się dzieje, ale jeżeli coś się zadzieje, to wyjdą na wierzch materiały, które wstrząsną sceną polityczną. Bał się nie tyle o siebie, co bał się o bliskich, bał się o swoją rodzinę. Był już wtedy człowiekiem kompletnie odmienionym. Nie wiem, czy Państwo też tak macie. Dla mnie historia Andrzeja Kmicica jest lepsza, złe słowo, bardziej do mnie przemawia niż historia Michała Wołodyjowskiego. Trudno cokolwiek ująć Wołodyjowskiemu, bohaterowi sienkiewiczowskiej trylogii, bo przecież był człowiekiem bez skazy. Ale kto z nas jest bez skazy? Kto z nas jest tak biały, bielszy niż biel, jakim był Michał Wołodyjowski? Myślę, że wielu z nas bardziej przypomina Kmicica, bo taka jest nasza natura, natura człowieka, który często upada, ale podnosi się, popełnia błędy, potem je naprawia. Mnie zawsze Kmicic był bliższy, jako właśnie ten człowiek, który przeszedł jakieś głębokie nawrócenie. Zostawił dawne życie. I to samo dzieje się z generałem Petelickim. I niedługo przed tą tragedią, która ma miejsce 16 czerwca 2012 roku, mówi o tym, że niebawem ujrzą światło dzienne materiały, które wstrząsną opinią publiczną. Nie bał się o siebie. Bał się o bliskich. Proszę Państwa, moment śmierci. Niezwykły to moment. Jak Państwu powiedziałem, prokuratura zrobiła wszystko, żeby opinia publiczna nie dowiedziała się niczego. Wysłali nam puste kartki, tylko z tytułami na górze, kilkadziesiąt stron. Udało nam się dotrzeć do pełnych materiałów, które zamieszczamy w książce. Te materiały rzeczywiście są wstrząsające. W telegraficznym skrócie. Proszę Państwa, prokuratura nie znalazła ani jednego dowodu, ani jednego dowodu na to, że generał Petelicki popełnił samobójstwo. Ani jednego. Jakby tak w największym skrócie opowiedzieć to, co zamieszczamy znowu na kilkudziesięciu stronach, bo przecież cytujemy dokumenty prokuratorskie, więc zainteresowanych dogłębniej muszę odesłać do książki, no bo nie jestem w stanie z pamięci zacytować. Prokuratura
stwierdza, że w takiej puencie, do tego się sprowadzają wnioski prokuratorskie, że tak naprawdę nie ma żadnego dowodu na to, że to generał Petelicki pociągnął za spust. Nie ma nawet dowodu na to, że te ślady prochowe, które znajdowały się na jego ubraniu, to są ślady GSR, no bo kiedy następuje strzał, no to nie jest tylko kula, pozostają takie ślady prochowe, które można odkryć, że one powodowały, że ktoś strzelił do niego bezpośrednio, z bliska, czy też z dalszej odległości. Prokuratura nawet stwierdza, że nie wiadomo, czy była jedna kula, czy dwie. Prokuratura stwierdza, że nie wiadomo, czy z tej broni, którą znaleziono przy generale Petelickim, padł strzał, czy też z takiej samej broni, ale innej. Takiej samej, ale był to inny pistolet. Prokuratura wykonała badania broni na dwa sposoby. Sposób, jest taka metoda proszkowa i metoda chemiczna. Pierwsza służy temu, by sprawdzić odciski śladów na broni świeże, a druga może wykryć nawet ślady na broni dawne, z jakiegoś tam czasu, sprzed dłuższego czasu, jeżeli broń nie była wcześniej bardzo dokładnie wyczyszczona. Więc ta metoda proszkowa nie ujawniła na tej broni, z której jakoby Petelicki strzelił do siebie sam, ani jednego odcisku palca. Kiedy robiono ekspertyzy kryminalistyczne dokładnie z taką samą bronią, bo niektórzy mogą powiedzieć chropowata broń albo na przykład na cynglu śliska, no to nie zostawiane są odciski palców. A więc robiono ekspertyzy dokładnie tego samego rodzaju broni i za każdym razem okazywało się, że zostają odciski palców. Na tej broni ich nie było. Dopiero przy metodzie chemicznej znaleziono jeden dawny odcisk palca, bo metoda proszkowa wykazała, że nie ma żadnych świeżych odcisków palców. Przy metodzie chemicznej znaleziono jeden odcisk palca na zamku, ale nie na cynglu. Nie może dziwić, że był jakiś tam dawny odcisk palca, no bo przecież Petelicki pewnie tą broń kiedyś tam wyjmował, tak? I jakoś tam jej dotykał. Innymi słowy, na broni nie znaleziono ani jednego świeżego odcisku palca. Ekspertyzy biegłych wzajemnie się wykluczały, bo jedna ekspertyza mówiła o tym, że strzał padł bezpośrednio przy skroni, inna mówiła o tym, że z odległości. Jest tutaj wiele elementów, które się wykluczają i żadnej pewności. Jest jeszcze historia niesamowitej kuli, bo tam w tym pomieszczeniu, w garażu, gdzie doszło do tej śmierci, był odprysk, znalazł się odprysk kuli, która miała zabić generała Petelickiego, ale proszę Państwa, ten odprysk, i mamy to w dokumentach prokuratorskich, przepraszam, że się uśmiecham, sytuacja jest tragiczna, ale to jest wręcz kuriozalne, znalazł się w zamkniętym, było tam takie blaszane pomieszczenie, zamykane. I odprysk tej kuli znalazł się w tym zamkniętym takim schowku, można powiedzieć. Czy ja dobrze rozumiem, tak reasumując, generał Petelicki prawdopodobnie strzelił do siebie dwa razy w głowę, najprawdopodobniej. Dodatkowo wytarł odciski palców po swojej śmierci z pistoletu, a potem schował tą kulę do tej skrytki i potem umarł. Dokumenty prokuratorskie wskazują, Tomku, że powiedziałeś dokładnie, jak było. Fragment tej kuli znalazł się w zamkniętej skrzynce. Kiedy zapytaliśmy prokuratora, już mając 100% dokumentów, do których dotarliśmy, więc mogliśmy zadawać konkretne pytania, zapytaliśmy prokuraturę, jak mógł znaleźć się fragment kuli, która... Fragment, który jakoby pochodził z kuli, która zabiła generała Petelickiego w zamkniętej skrzynce, w której, uwaga, nie ma przestrzeliny. A więc nie jest tak, że ona trafiła przebijając się. Nie ma tam żadnej przestrzeliny. Jak to możliwe?
Odpowiedź była taka, jaką cytujemy, bo dostaliśmy ją na piśmie, że nie wiadomo. Że nie wiadomo. Ja też, proszę Państwa, nie wiem, w oparciu o co prokuratura, mając takie materiały, jakie my zamieszczamy w tej książce, uznała, że było to samobójstwo. Mając tyle wątpliwości i tyle dwojakich tez, które wzajemnie się wykluczają. Nie ma tutaj ani jednego faktu w materiałach prokuratorskich, podkreślam, ani jednego. Zainteresowani znajdą cytaty z dokumentów prokuratorskich w książce, który by wskazywał na to, że ta śmierć była śmiercią samobójczą. Są tylko poszlaki, które wskazują na to, że była jedna kula bądź dwie, że generał strzelił do siebie z bliska albo że strzał padł z dalszej odległości. I tak dalej, i tak dalej. Nie ma ani jednego faktu, który by potwierdzał, że było to samobójstwo. Są tylko poszlaki, domniemania, przesłanki. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację. Ci, którzy znają generała Petelickiego, opowiadali nam tą historię. Zazwyczaj nikt nie wierzył w to, że było to samobójstwo. Gdyby generał Petelicki chciał popełnić samobójstwo, wszyscy to mówili, założyłby mundur, napisałby pożegnalny list, usiadłby przy stole i odszedł w ten sposób. A nie w trakcie obiadu, zjeżdżając po wodę, trzymając w jednym ręku wodę, a w drugim pistolet, którym strzela do siebie w taki sposób, że nie zostawia na nim żadnych odcisków palców, w dodatku w miejscu, w którym nie sięga monitoring, bo w tym miejscu w garażu nie było monitoringu. Dużo tych zadziwiających okoliczności. I jeszcze wybrał piątek, że nie można było do końca jego zbadać. Sobotę. Sobotę. To była sobota 16 czerwca i rzeczywiście badanie, tak jak w przypadku Lepera, dużo tych zbieżności ze śmiercią Andrzeja Lepera, że do poniedziałku, także w tym przypadku, podobnie jak w przypadku śmierci Lepera, wstrzymywana jest sekcja, wstrzymywane są badania, które mogłyby na przykład wykazać, czy został użyty w stosunku do niego jakiś środek, którym na przykład powoduje, że on stracił przytomność albo cokolwiek innego. Czyli tak jak w przypadku Lepera, gdzie w piątek jest śmierć, a w poniedziałek dopiero rozpoczynają się badania, tak samo tutaj, mamy sobotę i dopiero w poniedziałek rozpoczynają się badania. Jest, proszę Państwa, tutaj tyle rzeczy, które przeczą wersji oficjalnej, że jest to wręcz nieprawdopodobne, że zostawiono tą historię, było nie było, znanego człowieka, twórcy jednostki GROM, człowieka, który wiódł życie kłamcy, ale ostatnie dwa lata to były życiem w prawdzie, życiem, w którym stał się zagrożeniem dla układu, którego był częścią. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem Państwu na wstępie, to, co tutaj powiedziałem, to takie przedstawienie tylko takich pewnych masztów, pokazujących tę historię w prawdzie. Masztów opartych o twarde dane, o twarde fakty, o materiały, które są jeden do jednego materiałami prokuratorskimi, a także jeden do jednego dokumentami, do których nikt przed nami nie sięgnął, zawartymi w aktach tajnych. Tomasz Bodzyński był pierwszą osobą, która do nich zajrzała, dlatego że ci z Państwa, którzy kiedyś przez takie materiały się przebijali, to wiedzą, że tam jest historia, kto do nich zaglądał, kiedy i tak dalej. To były czyste karty. W tej książce jest wszystko napisane po raz pierwszy, w oparciu o twarde dane. I mimo, że historia jest jaka jest, pies z kulawą nogą się tym nie zainteresował. Oczywiście pojawili się naśladowcy, którzy po tej książce zaczęli opowiadać, zresztą nie powołując się często na książkę, co jest nieładne, ale zostawmy to, że oni coś odkryli. No nie bardzo odkryli, przeczytali książkę i tyle, ale zostawiając to na boku. Natomiast jeśli chodzi o władze państwowe, o organa, które są do tego powołane, by wyjaśniać tego typu niejasności, a ci z Państwa, którzy przeczytają te dokumenty, będą mieli milion powodów do tego, w oparciu o logikę i zdrowy rozsądek, nawet bez wiedzy prawniczej, by w oparciu właśnie o tą logikę i zdrowy rozsądek żądać
powrotu do tej sprawy. Ta historia w jakiejś mierze w wielu aspektach przypomina tragedię Andrzeja Lepera. Przynajmniej jeśli chodzi o śmierć. Dlatego my te historie z Tomkiem porównujemy. One obie mają w sobie ten element absurdu, niewytłumaczalności. Zresztą ten moment, wiecie Państwo, 16 czerwca, godzina 15:15. Ci z Państwa, którzy są kibicami piłki nożnej, ale nawet nie są, to przecież wtedy wszyscy byliśmy kibicami, bo były to Mistrzostwa Europy, które działy się w Polsce. A to był mecz, który decydował o tym, 16 czerwca 2012 rok, czy Polska wyjdzie z grupy. Polska-Czechy. Najważniejszy mecz na Mistrzostwach Europy, które rozgrywały się w Polsce i na Ukrainie. Najważniejszy mecz dla Polaków tych mistrzostw. Kilkanaście milionów Polaków było skupionych tylko na tym meczu. Tego dnia, 16 czerwca. Dokładnie tego dnia. I w tym momencie generał Petelicki odbiera sobie życie w sposób tak niezwykły, absurdalny, zdumiewający, niewyjaśniony i nikt do tej historii nie wraca. Proszę Państwa, ta historia jest ważna dlatego, że zginął człowiek, dlatego, że zginął generał, dlatego, że zginął twórca jednostki GROM, dlatego, że zginął człowiek, który ostatnie dwa lata życia podjął walkę z układem, którego wcześniej był częścią i był dla tego układu zagrożeniem. Kiedy rozmawiałem o tym z jego przyjaciółmi, jak Państwu powiedziałem, nikt nie wierzył w to, że generał Petelicki popełnił samobójstwo. Na przykład wspomniany Romek Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, z którym połączyło mnie to, że obu nas chciał zniszczyć Komorowski, opowiadał o tym, że kiedy na antenie Radia Maryja mówił bardzo dużo o tym, jak absurdalne jest mówienie o samobójczej śmierci jego kolegi, generała Sławomira Petelickiego. Już nazajutrz poczuł się bardzo, bardzo źle, trafił do szpitala, niemal nie umarł. I trafił do szpitala i w tym szpitalu wykryto fragmenty talu. Takiego pierwiastka, który zabija. Ktoś powie przypadek. Proszę Państwa, ja wiem, że jak tu Państwo jesteście, to niektórzy mogą się uśmiechnąć. Teorie spiskowe, tak? Ja w swoim życiu poznałem, doświadczyłem tylu teorii spiskowych, które okazywały się prawdą, że nie śmiałem się, nie uśmiechałem, kiedy opowiadał mi tę historię Romuald Szeremietiew. Wziąłem ją zupełnie na poważnie. To oczywiście jest jakaś zupełnie poboczny element do tragicznej historii życia pełnej zwrotów akcji i śmierci twórcy jednostki GROM. Ale myślę, że także o takim elemencie musimy pamiętać. Proszę Państwa, ja może w tym miejscu się zatrzymam. Wydaje mi się, że ta historia, jeszcze tak tylko tytułem do powiedzenia. To jak będziesz zaraz dopowiadał, to ja powiem, że drodzy Państwo, jeśli pojawią się jakieś pytania, to można podnieść rękę. Ja wtedy od razu podejdę z mikrofonem. Dobrze, to zaraz tu już mamy pierwszą osobę. Jak ktoś z Państwa będzie chciał, to proszę podnieść już rękę teraz, a ja oddaję Ci głos i za chwilkę będziemy... Zachęcałbym Państwa, abyście spojrzeli na tą historię nie tylko na coś, co było, bo wiele osób mówi o tym, że dzisiaj tak, jesteśmy po moim przekonaniu kłamstwie wszechczasów, choć każdy wierzy w to, co chce, czyli pandemii, tak? Z drugiej strony mamy wojnę na Ukrainie, która, jak mówiliśmy wiele razy z Tomkiem Budzyńskim, od początku nie będzie dogasającym ogniskiem, jak mówiono nam, jak mówili tak zwani eksperci na początku, że to będzie krótkotrwała wojna. Mówiliśmy, że będzie raczej zarzewiem większego pożaru. Więc bardzo dużo rzeczy się dzieje w tej chwili. Wiele spośród Państwa jest niepewnych jutra. Wszyscy się obawiamy, mamy mnóstwo obaw. Więc wiele osób może zastanawiać, no dobrze, było, minęło, zginął, jakie ma znaczenie śmierć pojedynczego człowieka. Proponowałbym Państwu, zachęcałbym do tego, abyście spojrzeli na tę historię w duchu historia jednego człowieka, historia wielu ludzi.
bo myślę, że spojrzenie na to w ten sposób spróbuje, jakby pomoże zrozumieć, dlaczego ta sprawa jest ważna i dlaczego takie sprawy są ważne. I to, że takie sprawy nie są wyjaśniane i nie były wyjaśniane, bez względu na to, kto rządził, bardzo dużo mówi mi o naszym państwie. Drodzy Państwo, ja przypomnę, że oczywiście przez stronę internetową można też zakupić książkę, nie tylko tą, Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego. Natomiast ta książka rzeczywiście pokazuje niesamowitą historię. Właściwie jest dokumentem podzielonym, i ta książka jest podzielona na kilka takich elementów. Pierwszy to dokładnie przeprowadzone śledztwo, które było realizowane i w jaki sposób były też zdobyte te dokumenty, które myślę, że jest niesamowicie ciekawą historią. A druga to też pełniejsza cała historia właśnie Sławomira Petelickiego. I trzecia, która jest właściwie wpleciona, to jest dokładnie ta historia śmierci. Historia śmierci, ale tu mam na myśli dokładnie ten moment, który tutaj w małej części Wojtek nam opowiedział. To ja oddaję mikrofon, tutaj będzie kolejna osoba, dobrze, zaraz, a potem jak ktoś z Państwa będzie kolejny, to poproszę, żeby albo podszedł delikatnie, a ja wtedy podam mikrofon. Bardzo proszę. Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać. To jest tylko do internetu, także tutaj nie słychać nas przez mikrofon. Otóż Judyta Lewinowska. Drodzy rodacy, drogie rodaczki, drodzy współobywatele, drogie współobywatelki. Chciałabym po prostu powiedzieć, że ta cała sytuacja przypomina historię ze Związku Radzieckiego, kiedy ludziom, którzy mówili prawdę, implikowano różne teorie, że mają schizofrenię bezobjawową. I wygląda to dla mnie w ten sposób, że albo część społeczeństwa ma jakieś problemy z logicznym myśleniem i z analizą faktów, albo rzeczywiście to jest tak jak w powieści Orwella, że nie można powiedzieć, że 2 razy 2 równa się 4. Dlatego, że to jest tak ewidentne, że ani Leper, ani Petelicki nie mogli popełnić samobójstwa, że nie rozumiem, dlaczego osoby, które twierdzą, że z dużym prawdopodobieństwem padł ofiarą kogoś ze swojego otoczenia, takie osoby są uważane po prostu za jakichś tam twórców teorii spiskowych albo osoby wręcz psychicznie chore czy poszukujące, powiedzmy, widowni. Ja po prostu czegoś takiego nie rozumiem, bo ja czytałam już książkę na temat Andrzeja Lepera i ja jestem przekonana, że prawdopodobnie mogę powiedzieć z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że po prostu załatwił go ktoś z jego otoczenia, nawet nie musiał się włamywać, tylko Leper takiej osobie dobrowolnie otworzył drzwi. Tak samo przypuszczam, że tak było identycznie w przypadku Petelickiego, że w garażu zaczepiła go po prostu jakaś osoba, która go zaprowadziła tam, gdzie nie ma monitoringu, a jako niedoszła farmaceutka mogę po prostu powiedzieć, że prawdopodobnie oboje zażyli również odpowiednie środki farmakologiczne, które się bardzo szybko rozpuszczają w organizmie i powiedzmy po 24 godzinach już są nie do wykrycia. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy. To nie wiem, czy coś się chcesz, Wojtku, odnieść, czy jakby to taka opinia chyba była bardziej. No pani Judyta powiedziała opinię, ciekawą opinię i w zasadzie to nie było pytanie, więc... No, w takim razie przejdziemy dalej. Tutaj widzę, że są kolejne dwie osoby. Nie wiem, czy ktoś tam... Aha, tam z tyłu są państwo. Dobrze. To ja podejdę na początku do pana, do pani i potem będę starał się tam przejść dalej. Dobrze? Bardzo proszę. Witam, panie Wojtku. Ja chciałem zadać takie pytanie, może trochę niezręczne, ale rozmawiamy o śmierci Sławomira Petelickiego, Lepera, a jak wiemy, pan oznajmił, że daje polskim władzom 2 lata na wyjaśnienie sprawy księdza Popiełuszki. I chciałem się spytać, czy nie obawia się pan, że może będzie pan musiał w cudzysłowie popełnić samobójstwo, tak jak Leper i Petelicki. Dziękuję. Proszę państwa, czy straszna perspektywa? Proszę państwa,
Już odpowiem panu na pytanie, ale odpowiem pani na pytanie, czy straszna perspektywa. Proszę państwa, nie to, żebym się kreował, ale, ale jak ktoś miał dawno temu umrzeć, nie umarł, to trochę inaczej patrzy na pewne sprawy. Nie wiem, czy państwo, przepraszam za tą, ale... Ale pani mnie skłoniła do tego, do dygresji. Pozwólcie państwo, że w dobie Wielkiego Postu opowiem o dygresji i już przechodzę do pytania pana, bo ona może dla niektórych wydać się ciekawa. Nie wiem, czy państwo znacie taki film, nie pamiętam w tej chwili, jak miał na nazwisko ten ksiądz Pablo, hiszpański ksiądz, bohater filmu dokumentalnego Ostatni Szczyt. Jak państwo nie znacie, serdecznie polecam. Ksiądz, który zginął w górach, dlatego Ostatni Szczyt, przepraszam za tą dygresję, zaraz ją wyjaśnię, który zginął w górach i są oczywiście w tym filmie dokumentalnym hiszpańskim jego kazania, taka dobra postać mądrego, dobrego, wierzącego księdza i są też ludzie, którzy opowiadają o spotkaniach z nim. Jedna z pań mówi, że jej siostra dowiedziała się, że ma nowotwór, ponieważ odwlekała badania, bo się bała, intuicyjnie się czegoś domyślała, ale się bała stanąć w prawdzie, przegapiła ten moment, w którym można walczyć i kiedy się zdecydowała, okazało się, że ma kilka miesięcy życia. Poszła do tego księdza, księdza Pablo, mówi mu o tym, że zostało jej kilka miesięcy życia, a on mówi, zostało ci kilka miesięcy życia i ty o tym wiesz? To wspaniała wiadomość. I ta siostra, bo ta pani już nie żyje, która to powiedziała, i ta siostra, która wspomina swoją siostrę i tego księdza, mówi, ona była w szoku. Ona była w szoku, no bo jak można powiedzieć umierającemu, to wspaniała wiadomość. Ale ten ksiądz to rozwinął. Wiesz, że będziesz żyła kilka miesięcy. Masz dar, który dany jest nielicznym, bo większość umiera z dnia na dzień. Natomiast ty wiesz, że masz kilka miesięcy życia, możesz wybaczyć, komu nie wybaczyłaś, prosić o wybaczenie, kogo nie poprosiłaś, załatwić sprawy z Panem Bogiem, z ludźmi, przygotować bliskich, przygotować siebie na ten moment przejścia. Jeżeli się spojrzy na to z perspektywy naprawdę wierzącego człowieka, to można zrozumieć te słowa księdza, wiesz, że za kilka miesięcy umrzesz, to wspaniała wiadomość. Z perspektywy nas wszystkich, także mnie, jakby mi ktoś tak powiedział, to bym pomyślał, zwariował. Ale jak się spojrzy na to naprawdę oczami wiary, takiego pełnego zawierzenia, jakie miał, zdaje się, ten ksiądz, bez zdaje się, to można dopiero zrozumieć, czym jest zawierzenie. To tak jak przejście z domu do domu. Nie odejście gdzieś tam w niebie, tylko przejście z domu do domu. I teraz przechodzę do odpowiedzi. Ja nie mam takiej wiary jak ten ksiądz. Jestem słabym człowiekiem, co udowodniłem grzechem śmiertelnym, próbą samobójczą, ale jak ktoś przejdzie przez taką drogę, to myślę sobie, że traktuje czas, jaki ma, jako czas dodany. Ja oczywiście chciałbym, jak każdy, zobaczyć, jak dorastają dzieci, przeżyć jeszcze parę ładnych chwil i zrobić parę rzeczy. Natomiast, żeby to nie zabrzmiało, bo ja naprawdę cenię sobie bardzo pokorę i jak ktoś tak mówi, to sam bym miał pewnie dysonans. No ale powiem, co mi w sercu gra. Ja się nie obawiam śmierci. Ci, którzy mieli, a jeżeli rzeczywiście będzie taki moment, że będzie, co będzie, to wiecie państwo, to jest tak. My z Tomkiem Budzyńskim mówimy sobie tak. Gdyby mieli nas skrzywdzić fizycznie, to zrobiliby to już dawno. Może się pocieszamy, może nie, ale w tym momencie jakaś dziwna śmierć, no gdzieś tam wzbudza zainteresowanie opinii publicznej. Może wtedy by nasze książki zaczęli czytać ci, którzy w innym wypadku do nich nie sięgną. Może sprawom, które nas angażują, przyjrzeliby się ci, którzy nie przyglądają się tym sprawom. Dziwna śmierć takich osób jak ja czy Tomek, gdzieś tam wzbudziłaby zainteresowanie wielu ludzi, którzy się nami nie interesują, albo nami gardzą, albo nas marginalizują. Natomiast dużo skuteczniejsze jest podważanie wiarygodności takich ludzi. Wspomniałem państwu o PR-ze na początku, że generał Petelicki miał świetny PR.
Ja mam taki sobie. Jak państwo wejdziecie na Wikipedię, ja czasami sobie wchodzę, zobaczyć, co mi tam dopiszą, to się nadziwić nie mogę. Całe moje życie to życie kłamcy, przestępcy, plagiatora, który przegrywa proces za procesem. Miałem ich 40 kilka, przegrałem 2, o okolicznościach mówiłem. Zresztą walka z drugim trwa, bo składamy zażalenie do Sądu Najwyższego z Łęskim. Pokazywałem, że sąd uznał, że Tomek Buzyński nie dostarczył ściśle tajnej notatki, którą gdyby dostarczył, poszedłby siedzieć. No i druga z kierowcą Chrostowskim. Rocznie wygrywam kilka kolejnych procesów. Tylko w ciągu ostatnich miesięcy wygrałem 2. Z Tomkiem Sommerem, który powinien grać ze mną do tej samej bramki, a strasznie kłamał z Pińskim na mój temat. Niestety nie dał mi szansy, musiałem podać go do sądu, przegrał, musiał przeprosić. A ostatni wygrałem 2 tygodnie temu z niejaką wyszogrodzką Iwoną, która nazywała mnie antysemitą, żydożercą, faszystą, nazistą w 100 miejscach na 100 sposobów. Więc przynajmniej w pierwszej instancji wygrałem i mam, zresztą może nawet jutro zamieszczę w internecie na dowód, że nie jestem żydożercą, nazistą, faszystą, bo sąd tak stwierdził, tak? W pierwszej instancji przynajmniej. No i panią Wyszogrodzką skazał na karę finansową i przeprosiny. Więc ja wygrywam kilka procesów rocznie. W całym swoim 27-letnim uprawianiu zawodu dziennikarza śledczego przegrałem 2, przy czym drugi się jeszcze toczy. Proszę państwa, w Wikipedii jest tylko tych 2. Przegrywam proces za procesem. Kiedy wysyłaliśmy ileś tam razy, żeby napisali coś, że wygrałem z Megagazem, z tym, z tamtym, w ogóle nikt na to nie patrzy. Czyli każdą okazję wykorzystają, żeby podważyć wizerunek, wiarygodność. Wygrał tam z Komorowskim coś tam, a jest to tak napisane, że jak ktoś się nie wczyta, to może powiedzieć winny, ale mu się udało. No, no generalnie wiecie państwo, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdyby miano nas z Tomkiem unicestwić, to pewnie by to dawno zrobiono. Natomiast dużo skuteczniejsze jest właśnie podważanie wiarygodności, pokazywanie w takim zakłamanym świetle, walka z wizerunkiem. Ileś tam osób w 100 miejscach zobaczy i uwierzy, bo mało kto sięga do głębi. Nie mamy na to czasu, zbyt jesteśmy zapędzeni. Innymi słowy, ja myślę, że na nas dawno temu wybrano metodę podważania wiarygodności, która jest skuteczniejsza niż unicestwianie, bo unicestwianie jest potwierdzeniem wiarygodności, paradoksalnie. Dziwna śmierć Petelickiego czy Lepera potwierdziła ich wiarygodność. Zginęli, ale ich wiarygodność, chociaż to tragiczne okoliczności, zyskała. Obaj, wiem, że to zabrzmi źle, bo stracili życie. Ich bliscy zostali sami. Ale gdyby tak popatrzeć z punktu widzenia wizerunkowego, to zyskali. Ich śmierć, taka tragiczna i tajemnicza, potwierdziła, że mieli dostęp do pewnej wiedzy, niezwykłej. Więc ja myślę, że dużo skuteczniej jest eliminacja to jest ostateczność. Ostateczność. Dlatego ja nie myślę, żeby nam, mam nadzieję, miało się coś stać. Natomiast jeśli by było to, co pan tutaj pyta, to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że te materiały dotyczące księdza Popiełuszki, a z Andrzejem Witkowskim rozmawiałem całkiem niedawno, bo kilka dni temu, i tam mamy się spotkać, porozmawiać, to już nie będę odsłaniał tych kulis, także o tym, co ma być za 2 lata. Natomiast gdyby się rzeczywiście zdarzyło, tak jak ja to mówię, że spadnie na głowę cegła w drewnianym kościele, mnie albo Tomkowi, no to te materiały, co mają ujrzeć światło dzienne, i tak ujrzą. Więc gdyby było tak, że nie dane nam będzie spotkać się za 2 lata, to, co mieliście państwo zobaczyć, i tak zobaczycie. Zapraszam kolejną osobę do zadania pytania. Mam pytanie dotyczące skrótu, który jest nazwą GROM.
Nie podam teraz źródła, ale spotkałam się z rozszyfrowaniem tego jako jednostki, która miała osłaniać operację Most. Ja powiem pani, że pamiętałem ten skrót, ale niestety, tak jak powiedziałem na wstępie, nie wszystko pamiętam. Także proszę o wybaczenie, to nie jest sztuka uniku, to jest po prostu rzeczywiście niepamięć. Książkę pisaliśmy w 2016, 1000 rzeczy od tamtej pory gdzieś tam się wydarzyło i... Natomiast zweryfikuję, jeśli pani przyjdzie na następne spotkanie, to odpowiem. To dziękujemy bardzo. Zapraszam tutaj kawałeczek, jakby, a może, chociaż może sięgnie mikrofon, dobra, to przekażę tutaj panu. Dziękuję. Pan redaktor stwierdził niedawno i w ogóle dzisiaj w tej pogadance, że generał Petelicki miał jakieś materiały, które no, kompromitowały różnych ludzi wysoko postawionych. Czy te materiały kiedykolwiek wypłynęły, czy wie pan coś na temat tego, co z tymi materiałami się ewentualnie stało? Skąd moja i Tomka wiedza o tych materiałach? W książce zamieszczamy dwie rozmowy z przyjaciółmi generała Petelickiego, także z trzecią osobą, Romkiem Szeremietiewem. Każdy z nich mówił o tym, że generał Petelicki na te materiały się powoływał, mówiąc o tym, że to jest dla niego zabezpieczenie, że jeżeli spadnie mu włos z głowy, to pewne rzeczy ujrzą światło dzienne i będzie to całkowite przetasowanie sceny politycznej. Ja tych materiałów nie widziałem, bo gdybym je widział, to byście państwo je tutaj zobaczyli, byśmy napisali o tym książkę. Opieramy się na tym, o czym opowiadali nam ludzie, którzy byli przyjaciółmi generała Petelickiego i którym mówił w ostatnich miesiącach swojego życia, nawet tygodniach, że ma coraz większe obawy o siebie, ale o siebie się nie martwi, tylko bardziej martwi się o rodzinę. Natomiast liczy, że to, co ma, jest jakąś policą zabezpieczającą, która jednak sprawi, że ten najgorszy scenariusz się nie zdarzy. I mówiło nam o tym kilka osób i stąd jest to nasze przekonanie, że takie materiały były. Natomiast gdyby no, pan zapytał, czy ja mogę te materiały wyłożyć na stół, no to muszę uczciwie powiedzieć, że nie. Nie znam tych materiałów. Więc dlatego powiedziałem, że jest w tym jakaś tajemnica. Że i ten moment tego nawrócenia, i ten moment śmierci, to są rzeczy, które nie znalazły puenty. Podobnie jak w przypadku śmierci Lepera. Dlatego te dwie śmierci są dla nas, dla mnie i dla Tomka, takimi bliźniaczymi śmierciami. Oczywiście życie Lepera i Petelickiego było zupełnie różne. To byli zupełnie różni ludzie operujący w różnych światach, ale łączy ich ta śmierć, równie zagadkowa, co absurdalna. No i chyba tyle, co mogę odpowiedzieć. Ja zapraszam do zadania kolejnego pytania. Witam pana i dziękuję za te informacje, szczególnie jakby o historii ojca generała, kontekstu, który jakby też myślę, że mi przynajmniej nie był znany. Natomiast no, z drugiej strony no, przysłowiowe ojca się nie wybiera, jakby cała historia wskazuje, że ani tym agentem nie był za zbyt dobrym, ani powiedzmy, jak rozumiem, nie miał do tego zbytniego serca. O czym nawet być może świadczy to, że się przyznaje publicznie i trochę zaczyna więcej pić niż przeciętny agent. Natomiast pierwsze pytanie moje takie, czy rzeczywiście zaszkodził komukolwiek tą karierą agenta, czy jakby w czasie tego etapu życia? A także druga rzecz dotyczy tego, czy, bo powiedział pan jakby 2012 śmierć, 2015 zmiana władzy, czy prowadził pan też jakieś w czasie pisania książki wywiady z przedstawicielami obecnego rządu? No, władza się zmieniła. Dlaczego tej sprawy, nie wiem, nie wznowiono, nie upubliczniono szczegółów, jakie mogą być tego przyczyny, tak? Zacznę od drugiego pytania. My wysyłaliśmy zawiadomienia zarówno w przypadku śmierci Lepera, jak i Petelickiego do prokuratury. Dostarczaliśmy też książki, by wszcząć śledztwo na nowo w oparciu o zebrane przez nas fakty, które zresztą
co nie jest tajemnicą w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej i napisałem. Nasza korespondencja była niejako korespondencją w przypadku śmierci Lepera Petelickiego zwrotną. Dlatego, że my mając dostęp dzięki mojemu byłemu adwokatowi, a później wiceprokuratorowi, zastępcy prokuratora generalnego, dostęp do 100% materiałów, w zasadzie posługiwaliśmy się wiedzą prokuratury w dużej mierze. Prokuratura to wszystko ma w swoim śledztwie. To, co Państwo znajdziecie w tej książce. Więc jeśli chodzi o Petelickiego, to nie było żadnej odpowiedzi. Zamieciono to od razu pod stół, pod dywan. Nie pod stół, tylko pod dywan. W przypadku Lepera, to mówiłem na poprzednim spotkaniu, że przesłuchano Tomka i mnie. Przesłuchiwał nas prokurator i także jeszcze kilka innych osób wymienione w naszej książce. I jasno dał do zrozumienia, to nie było powiedziane wprost, bo przecież nikt się nie chce podkładać, ale jasno dał do zrozumienia, to było czytelne zarówno dla mnie, jak i dla Tomka. Byliśmy przesłuchiwani oddzielnie w odstępie kilkudniowym, że gdyby to zależało od prokuratora, to on by wszczął śledztwo na nowo, ale dawał do zrozumienia, że on jest tylko posłańcem, że decyzja zapada wyżej. W przypadku śmierci Lepera przynajmniej nas przesłuchano. W przypadku śmierci Petelickiego nie zrobiono kompletnie nic, a działo się to za tej władzy, bo książka powstała w 2016 roku, 17, przepraszam. Więc no co ja mogę powiedzieć? No chyba tylko to, co już tutaj Państwu mówiłem na tym spotkaniu, że jeżeli uniewinniający mnie sąd drugiej instancji 1 września 2016 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie Komorowskiego w trzyosobowym składzie informuje, że jestem niewinny, ale proces tej sprawie powinien być rozpoczęty na nowo, tylko w nowym składzie, z nową ławą oskarżonych, i wymienia, kto na niej powinien zasiąść. Bronisław Komorowski, Bondaryk, Graś, i że składa w tej sprawie zawiadomienie do prokuratora generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa przez tych ludzi. I nic się nie dzieje. I to już nie Sumniński składa, tylko sąd. To właśnie próbujemy z Tomkiem mówić, że nasza działalność, że Państwa obecność jest dla nas tak ważna i osób, które nas oglądają, bo nasze działanie przypomina wołanie na puszczy. I niektórzy nas pytają, niektórzy złośliwie, a jaki ma sens to, co wy robicie? A czy zaowocowało to jakimś śledztwem prokuratorskim? A czy zaowocowało to wyjaśnieniem tej sprawy czy tamtej? Proszę Państwa, no my jako dziennikarze, to bo Tomek też jest dziś dziennikarzem, staramy się robić to, co do nas należy. Docieramy do akt śledztwa, do których nie dotarł przed nami nikt. Docieramy do ściśle tajnych materiałów, które publikujemy, które nie są fałszywkami, tylko autentykami. Docieramy do ludzi, do kolegów, do świadków. Co możemy zrobić więcej? Nie jesteśmy w stanie przymusić ludzi władzy do tego, by wyjaśnili sprawę księdza Popiełuszki, Lepera, Petelickiego, pociągnęli do odpowiedzialności Komorowskiego czy Tuska. Niestety ludzie na wysokich szczeblach mają swoje priorytety, mają też swoje różne uwikłania, bo zarówno poprzednia władza, jak i ta ma swoje uwikłania, i to niestety jest, niestety. I cóż my możemy w tej sprawie powiedzieć? No możemy tym, którzy nas tak pytają, niektórzy szczerze, a niektórzy złośliwie, piszecie sobie, piszecie i nic z tego nie wynika. No cóż, no ja wiele razy posługiwałem się tym przykładem. No to jest takie działanie, nie pamiętam tytułu tego filmu, jak, ale powołuję się, bo to taki przykład, który zapadł mi w serce. Z Russellem Crowe w roli głównej, gdzie on gra burmistrza cynicznego, skorumpowanego Nowego Jorku i w końcowej scenie policjant mu zakłada kajdanki i ten burmistrz Nowego Jorku, Russell Crowe, mówi mu: chyba sobie żartujesz, dziś jeszcze będę wolny, a ty jesteś skończony. A ten policjant mówi:
ja tylko zakładam kajdanki, czyli ja tylko robię swoje, robię swoją robotę. No to my jesteśmy trochę jak ten policjant. Docieramy do dokumentów, materiałów. Przecież nie wymyśliliśmy sobie tych akt śledztwa, które tu Państwo znajdziecie zainteresowani. Cytujemy akta prokuratorskie, akta tajne. To są wszystko fakty. Natomiast to, że wszechwładza nic z tym nie robi, bo ma różne uwikłania albo różne priorytety, to właśnie o tym mówimy, że to jest porażające. I pokazujemy w ten sposób, że jesteśmy wciąż państwem, które jest państwem patologicznym, w jakiejś mierze państwem na niby. Bo władza się zmienia, a takie sprawy nie są podejmowane. I to jest bardzo przykre. I to jest bardzo przykre. Niestety dzisiaj dziennikarstwo sprowadza się do tego, że są dwa zwalczające się obozy. Jedni tak zwani dziennikarze, funkcjonariusze medialni, podczepili się pod Platformę, czerpali z tego zyski, teraz są odsunięci od koryta i czekają, aż wrócą, a drudzy są przy korycie i dostają różne dotacje od rządzących i tak dalej, i tak dalej. I nie są dziennikarzami. Dla mnie Karnowscy czy Sakiewicz nie są dziennikarzami. Dla mnie to są funkcjonariusze medialni, którzy dostają ze spółek Skarbu Państwa miliony na swoje gazety w postaci reklam i tak dalej, i tak dalej. I robią dokładnie to, czego oczekuje rząd. I bronią tego rządu za ciężkie pieniądze. Ale tam oczywiście jest prawda i nieprawda. Bo zawsze trudniej odkryć prawdę, jeżeli prawda jest zmieszana z kłamstwem. Natomiast dziennikarze, którzy dzisiaj są z daleka, nie szukają dotacji, z daleka są od publicznych pieniędzy, próbują iść pod prąd, dociekać tego, naprawdę nie jest wielu. Jest nam bardzo trudno. I dlatego jak padają takie pytania, czasami oskarżenia, tyle piszecie, nic z tego nie wynika. To cóż, my możemy rozłożyć ręce i powiedzieć, my robimy swoje, albo w pewnym momencie powiedzieć, nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić i pójść gdziekolwiek indziej. Ale póki co, choćby Państwa obecność na to wskazuje, że no jeszcze są ludzie, którzy się interesują poszukiwaniem prawdy. I to jest dla nas ważne, to nas obchodzi. Dopóki tacy ludzie są, będziemy robić to, co robimy. Natomiast jeśli chodzi o Pana pierwsze pytanie, bo rozumiem, dokąd ono zmierza. Albo może tak mi się wydaje, że rozumiem. Bo Pana pierwsze pytanie dotyczące generała Petelickiego, że no był agentem, ale był kiepskim agentem. Krzywdy nie zrobił. Potem zajmował się działalnością opozycyjną, znaczy zwalczał opozycję solidarnościową. No tutaj parę osób by się znalazło, które skrzywdził. Natomiast generalnie rozumiem, Pana pytanie może zmierzało do tego, czy zasadne jest nazywanie generała Petelickiego nawróconym łotrem. Ja jeżeli mówię o generale Sławomirze Petelickim, że był to nawrócony łotr, to miałem na myśli to, że był to człowiek, który przez większość swojego życia służył kłamstwu, pracował dla systemów zła, dobrze się ustawiał, też próbując pracować w Wydziale 11 Departamentu I, dobra nie robił, tylko raczej zło. Ale gdyby rzeczywiście zestawić Petelickiego na szali z różnymi innymi, no to na pewno wypadał lepiej. To rzeczywiście nie ma co porównywać do wielu innych łobuzów, którzy służyli systemowi zła i mieli tego zła na rękach bardzo, bardzo dużo. Chodziło mi, mówiąc o Petelickim jako o nawróconym łotrze, to bardziej miałem na myśli to, że był człowiekiem, który całe życie służył systemowi zła i kłamał. I budował sobie wizerunek i jechał wyłącznie, przepraszam za to słowo jechał, takie bardzo potoczne, no ale powiedzmy, że utrzymam się tego słowa. Jechał na wyłącznie protektorach, dygnitarzach komunistycznych, mordercach, bandytach, którzy mu wytaczali dywan. Dzięki nim budował swoją karierę na kłamstwie, na cynizmie. Nie było w tym dobra. Natomiast tutaj ma Pan rację, że nie znaleźliśmy takich materiałów, które by
w sposób jakiś taki bardzo jaskrawy pokazywały, że był człowiekiem takim od początku do końca złym, od początku do końca zepsutym, raczej zakłamanym, raczej załganym, raczej ustawiającym się zawsze z wiatrem, koniunkturalnym, cwanym, takim cynicznym. No bardziej o to chodziło. I nagle przeszedł piękną przemianę z tego człowieka, który jest cyniczny, zakłamany, staje się człowiekiem, który gotowy jest bronić prawdy aż po grób. I ja takiego Petelickiego wolę pamiętać. Bo dla mnie, myślę, że wierzę w takiego Pana Boga. Niektórzy mówią, że niektórzy wierzą w Boga przede wszystkim sprawiedliwego. Ja wierzę w Boga miłosiernego. Że jeżeli ktoś się nawraca, tak jak ten Łotr, a Petelicki w naszym przekonaniu, w oparciu o wiele rozmów i wiele faktów, przeszedł głębokie nawrócenie i głęboką przemianę. I ja takiego wolę pamiętać generała Petelickiego. Jako człowieka, który zszedł z drogi kłamstwa, przestał służyć systemowi zła na rzecz służby dla dobra. To zapraszam już do ostatniego pytania. Dobry wieczór, Hanna Liziniewicz. Ja właściwie w tej chwili po wypowiedzi pana Wojciecha i tutaj właśnie poprzednio moich kolegów, słuchaczy, widzów tu, chciałam podzielić się z państwem z racji tego, że już dostałam sygnał, że musimy kończyć transmisję. W odniesieniu do właśnie tej uwagi, iż pan Wojciech jest posądzany o teorię spiskowy antysemityzm, podobnie jak wielu z nas, pozwolę sobie tylko przypomnieć dwie daty, a mianowicie listopad 1938 roku, kiedy prezydent Mościcki delegalizuje i, jak mówi się potocznie, wygania z Polski grupę masonów żydowskich o typowo antypolskiej działalności. A 9 września 2007 roku prezydent Lech Kaczyński reaktywuje działanie tej grupy i mamy obchodzone święto Chanuka w Pałacu Prezydenckim. To są fakty, to są daty i nie jesteśmy w moim odczuciu, nikogo z nas nie można posądzić o antysemityzm, jeżeli chcemy odnieść się do faktów i mamy prawo dociekać przyczyny. I tu bardzo dziękuję za pana Tomasza Budzyńskiego i pana Pieczonkę, po prostu działalność. Dziękuję. Drodzy państwo, to ja już wracam do Wojtka. Chciałbym trochę może tak z humorem, przepraszam, że z humorem, ale odniosę się do jednej części. Tutaj Wojtek mówił o swojej Wikipedii. Pewnie niektórzy z państwa wiedzą, że powstało coś takiego jak czat GTP, który to jest, można powiedzieć, pewną sztuczną inteligencją, stworzony na podstawie algorytmów macierzy, który ma pokazywać nam różnego rodzaju prawdy o świecie współczesnym. Ja z Wojtkiem na ten temat nie rozmawiałem, ale wyszukałem sobie ciebie i sobie przygotowałem, akurat skopiowałem taką informację, kim jest Wojciech Sumliński według czatu GTP. Jak państwo o nim nie słyszeli, to zachęcam, żebyście zerknęli, co to jest, ponieważ jest to narzędzie, które może być narzędziem naprawdę zbrodniczym. Pod kątem również działań, które są związane z tym czatem GTP, to chodzi o to, że prawdopodobnie w ciągu najbliższych chyba 10 lat około 500 000 000 ludzi straci pracę z powodu tego czatu GTP, który powstał, bo prawdopodobnie przejmie on działania, które wykonujemy do tej pory. I to, że ktoś jest na przykład związany z automatyzacją, to nie jest oczywiście nic złego, kiedy na przykład mamy ciągi technologiczne czy różnego rodzaju procesy działania, ale jeżeli chodzi o wykorzystywanie na przykład na podstawie państwa zdjęć i analizy, tylko zdjęcia, które dacie, które pozwoli na przykład na wejście w waszą głowę i dowiedzenie się, co w tej głowie się dzieje i określenie pewnych państwa działań, oczywiście z pewnym dużym prawdopodobieństwem, to już jest trochę co innego, a niestety między innymi do takich działań pewnie to się sprowadza. Wojtku, posłuchaj, co na ten temat, Wojtku, sztuczna inteligencja.
Wojtek Sumniński to polski dziennikarz, prezenter telewizyjny i radiowy oraz autor programów telewizyjnych. Jest znany przede wszystkim z prowadzenia programów informacyjnych i publicystycznych w telewizji i radiu. Czy to się zgadza? W telewizji, czy to za TV, czy to za PO, czy za PiS, byłem chyba... Za PiS-u byłem raz, za PO chyba też. Drodzy Państwo, dalej jest dużo ciekawiej, powiem Państwu. Wojtek Sumniński urodził się w 1968 roku i to jest chyba... Dziewiątym. No to, to już nie do końca. Karierę dziennikarską rozpoczął w latach 90. jako reporter radiowy. No nie. Następnie pracował w różnych stacjach telewizyjnych, takich jak TVP, TVN i Polsat, gdzie między innymi... To nie koniec. Nigdy nie pracowałem w TVN i w Polsacie. Nigdy. To nie koniec jeszcze, bo tutaj jest ciekawa dalsza część. Gdzie prowadził między innymi programy Teleekspres i czy Kawa czy Herbata? W latach, Wojtku, 2002-2012 byłeś związany z Radiem Z, gdzie prowadziłeś programy informacyjne i publicystyczne. I tutaj jest taka ciekawostka, bo ja z miłą chęcią bym się tutaj znalazł te publikacje, bo Wojtek Sumniński jest autorem kilku książek, między innymi Taka sytuacja i Tak było, tak jest, tak będzie. Otrzymał również wiele nagród za swoją pracę dziennikarską, między innymi Nagrodę Andrzeja Wojciechowskiego w 2006 roku. Absolutnie. To, drodzy Państwo, jakbyście nie wiedzieli, nasz gość jest związany z telewizją Polsat, gdzie prowadzi aktualnie wydarzenia. Jest również stałym komentatorem wydarzeń politycznych i społecznych w mediach. Jest to znany prezenter telewizyjny i radiowy w naszym kraju. To między innymi, jak ktoś z Państwa by zerknął na czat GTP, jak prowadzi informacje, to trzeba mieć świadomość tego, w jaki sposób to urządzenie działa i co można ciekawego się chociażby o naszym gościu. Takie są założenia. Znaczy, oczywiście ja czytałem tylko opinie, które o mi podają. Drodzy Państwo, to tak oczywiście trochę mówiąc o humorze, ale niestety musimy mieć świadomość tego, w jaki sposób dane są pokazywane z innych stron, bo to, że na Wikipedii jeszcze są jakieś informacje, to można powiedzieć, że rzeczywiście jest coś tam związanego z prawdą, no tutaj chyba za dużo z tą prawdą nie miało miejsca. Prawie nic. Prawie nic. Blisko było daty urodzenia. Tak, prawie nic. Natomiast ja bym z miłą chęcią zobaczył pytanie na śniadanie, czy kawę, czy herbatę, którą prowadziłeś. Drodzy Państwo, a teraz tak już powracając zupełnie serio do sytuacji, chciałbym zachęcić Państwa, szczególnie też tych, którzy są z nami online, do przeczytania książki Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego. Jeśli niektórzy z Państwa, bo są pewnie takie osoby, które mogą nie mieć czasu, to drodzy Państwo, zakup tej książki wspiera dalszą działalność Wojciecha oraz jego możliwości dziennikarskie. W związku z tym zachęcam Państwa, że jeżeli ktoś z Was nawet by chciał, żeby ta książka po prostu była u niego w domu i jest to dla niego wsparcie właśnie zakupu, to serdecznie zapraszam, żeby to zrobić, bo to pozwala organizować takie spotkanie, przyjazd też Wojciecha, chociaż w małej części pokryć i też dać możliwość Państwu przekazania takiej informacji. Co do tego naszego spotkania dzisiaj, to ja jeszcze powiem Państwu o spotkaniach, które są oczywiście, które można zobaczyć na stronie Agere Contra, bo przez stronę Agere Contra łamane przez wydarzenia można się zapisać na wydarzenia, które właśnie niedługo będą z Wojciechem Sumnińskim, a ja Państwu powtórzę, czy to już Nasza wojna, jako rozwinięcie książki Nie Nasza wojna, którą Wojciech Sumniński napisał. To spotkanie będzie 24 marca. Drodzy Państwo, ja zobaczyłem przed chwilką, że skończyły się bilety, już została dodana kolejna pula, ponieważ już wtedy, już ta pierwsza się wyczerpała, w związku z tym, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę się zapisać, to jest taka możliwość, już bilety zostały dodane. 4 kwietnia, Moc nadziei, historie, które... Wierzę z całego serca, że będziemy mogli przekazać Państwu to, co jest tą nadzieją na najważniejszy czas, na święta wielkanocne. A 21 kwietnia oficer ABW, czyli historia
dotycząca Tomasza Budzyńskiego oraz jego działań też w, i to jest jego właściwie historia w książce właśnie Oficer, która jest przedstawiona, ale też pewnie będą przekazane kolejne informacje, które w tej książce mogą Państwo nie znaleźć. W związku z tym też zachęcam do tego, abyście Państwo już się zapisali, bo jak widzicie, dzisiaj nie ma ani jednego wolnego krzesełka, a jeszcze musieliśmy dostawiać kilka ich z zewnątrz. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie, abyście zerknęli również na nasz ostatni film, mówię nasz, bo realizowany oczywiście tutaj przez nas, ale Wojciecha, dotyczący śmierci Andrzeja Lepera. Cały materiał jest nagrany oczywiście na YouTubie, na kanale Wojciech Sumliński, więc te osoby, które nas oglądały, a patrzyłem, że było to w granicach 650 do 700 osób, to zachęcam, żebyście oczywiście Państwo zerknęli również na ten film. Już go obejrzało do tej pory, a to było około 2 tygodni temu, prawie 70 tysięcy osób. Zachęcam, byście zerknęli, żebyście zobaczyli, ponieważ ta historia naprawdę bardzo dziwny sposób jest związana, jeżeli chodzi oczywiście o te pewne działania prokuratorskie i połączona ze śmiercią właśnie generała Sławomira Petelickiego. Drodzy Państwo, chciałem Wam serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie. W pierwszej kolejności oczywiście naszemu gościowi, Wojciechowi. I jeszcze raz zachęcę Państwa, szczególnie te osoby online, do tego, żebyście weszli na stronę sklepu i takim zakupem podziękowali naszemu gościowi za to, że, no co tu dużo mówić, naraża swoje życie, by przekazać nam informacje, chociaż ja tak trochę myślę, że większość jednak osób wokół nas to widzi, że coś tutaj nie gra. I myślę, że większość osób ma świadomość bardzo dużą tego, że to wszystko, co się wokół nas dzieje, nie jest zgodne z prawdą. Ale niektórzy potrafią dojść do tych źródeł, które nam przedstawiają i za to serdecznie dziękujemy Tobie i Tomkowi, którzy potrafią dojść do tych źródeł, nawet za cenę swojego bezpieczeństwa, żeby nam ją przekazać. Drodzy Państwo, to nasze spotkanie dobiegło końca. Jeszcze raz przypomnę, że 24 marca, 4 kwietnia i 21 kwietnia mamy kolejne spotkania. Zapraszam do tego, żeby zapisać się przez stronę agerekontra.pl i poproszę tutaj pana, który mi pomoże o wyłączenie transmisji. Także my dziękujemy serdecznie.